Małe auta. Drift. Co za wyścig! Tomek i szybki Fredek walczą o pierwszą pozycję w kolejnych okrążeniach. Fredek się nie poddaje. Przyspiesza i wysuwa się na prowadzenie. Tomek musi się teraz postarać. Niedobrze. Los obrócił się przeciw Tomkowi. Zwycięzcą jest szybki Fredek. Co się stało, Tomku? Wpadłeś w poślizg? Dziwne, nie mogłem przestać się kręcić. Wiem, o co chodzi. Zwycięzca z zeszłego roku też miał problemy z tymi oponami. Teraz wycofał się po pierwszym okrążeniu. Wszystko z nim w porządku? Wszystko gra. Miał problem z zawieszeniem. Właśnie je naprawiają, ale pewnie nie zdążą przed kolejnym wyścigiem. Co za pech. Gdyby nie ten poślizg, moja drużyna zdobyłaby puchar konstruktorów. Cóż, tak to jest. To dobre opony. Nie rozumiem, co się z nimi dzieje. Trzeba coś wymyślić przed niedzielnym wyścigiem. Jak odróżnić dobre od złych? Krysiu, jakiś samochód o ciebie pyta. Samochód? Kto taki? Co za dzień. Przegrałam wyścig, a teraz jakiś dziwak chce ze mną rozmawiać. Nie przegrzewaj się, zobacz, kto to. Jest importowany, wygląda egzotycznie. Egzotycznie? Czyżby to on? Hej, w czym mogę pomóc? Nie poznajesz już starych przyjaciół? To ty, Akira? Zgadza się, ślicznotko. To ja. Ale się zmieniłeś. Nowy lakier, stylowe zawieszenie. Poznałam cię tylko po głosie. Widzisz, złotko? Muszę o siebie dbać. Jestem teraz gwiazdą wśród wyścigówek. Ścigasz się? W której kategorii? Taki koleś jak ja nie będzie się przecież kręcił w kółko. Mówię o drifcie. To są wyścigi z klasą. Drift? Nic o tym nie wiem. Ścigamy się na ulicach. Tor jest dla panienek. Co się dzieje? Cześć. To mój chłopak Tomek. Ale pewnie już go znasz. Chyba nie. A co, znany jest? Jasne, to jeden z najlepszych zawodników. Jest sensacją wszechczasów. Tak. W życiu o nim nie słyszałem. Jak ci poszło, przystojniaku? Nie najlepiej. Lider wypadł już przy pierwszym okrążeniu. Ja byłem trzeci. No proszę, wielki zawodnik. Muszę się przyjrzeć twojej technice. Może nauczę się przegrywać. Trochę szacunku, Akira. Co on wie o wyścigach? Przynajmniej wiem, jak wygrać. Jestem mistrzem driftingu. Chyba mi wierzysz, ślicznotko. Drifting, mówisz? Im mniej się jeździ, tym łatwiej wygrać. Nie przeżyłbyś nawet jednego wyścigu, chłoptasiu. Pewnie umarłbym z nudów. Nie wierzę, że Krysia spotyka się z takim tchórzem. Słuchaj, Akira, Tomek nie jest tchórzem. Tak? Zobaczymy. Kiedyś jarzyły nam się do siebie reflektory, pamiętasz?
Teraz to moja dziewczyna. To nic poważnego. Nie udawaj, aż się opony paliły. Pewnie nie mogłeś nadążyć. Nie jesteś jej wart, tchórzu. Nie mów tak do mnie. Przestanę, jeśli pokażesz, czy nadajesz się do driftingu. Kiedy? W sobotę o północy. Nie mogę. W niedzielę mam wyścig. Tchórz. Dobra, gdzie mam być? Więc jednak masz coś pod maską? Żebyś wiedział. Bądź o północy w parku wyścigowym. Inaczej to ja zgarnę twoją nagrodę. Przecież w niedzielę masz wyścig. Będziesz wykończony. Poradzę sobie. Czyżby mój ukochany był zazdrosny? Nie musisz o mnie walczyć. Brawo, Tomku, pobiłeś swój własny rekord. Muszę dać z siebie wszystko. Tak, ale przy tej prędkości nikt się nawet nie zbliży. Jeśli opony nie zawiodą, mam szansę. Trzymam tłoki za dobry wynik. Uda się nam. Do zobaczenia w niedzielę. Nie będziesz ćwiczył w niedzielę? Nie mogę. Słucham? Mam coś do załatwienia, ale nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Ten ważniak na pewno stchórzył. Wszyscy ci zawodnicy to panienki. I znów się mylisz. No. Co za niespodzianka. Zaczynajmy. Jutro mam prawdziwy wyścig. Nie masz pojęcia, w co się pakujesz. Nie dojedziesz nawet do mety. Zasady są proste. Wygrywa ten, kto pierwszy dojedzie do mety. Najważniejszy jest drift. Opony mają zapiszczeć przy każdym okrążeniu, albo zostaniesz zdyskwalifikowany. Szybciej jak i rap. Twój chłopak kiepsko sobie radzi. Jeśli nie zapiszczą mu opony, wypada z gry. Tomek, musisz wygrać. Całe życie uczyłem się, jak nie wpaść w poślizg. Pokaż, co potrafisz. Coś takiego. Dostałem ślizgające się opony. Na pewno potrafię to zrobić. Udało się, nawet mi się podoba. Dalej, niech piszczą opony. Biedna Kira, będzie musiał przełknąć porażkę. Tomek jest najlepszy. Wiem już, co to drift. Czas wygrać wyścig. Fajnie było, stary. Drifting może być niezłą zabawą. Jak mogłem przegrać? Tomku, byłeś świetny. Jest najlepszy, prawda? Tak. A ja przegrałem. Może nie wygrałeś, ale jechałeś dobrze. Jak na amatora. Gdzie jest Tomek? Miał coś do załatwienia. Na pewno się nie spóźni. Cześć, gotowi na wygraną?
Jasne. Przyszedłeś w samą porę. Nie mogę się doczekać. Chyba dziś wygramy. Oby tylko opony nie zawiodły. Poradzę sobie. A jeśli wpadniesz w poślizg, wyjdę z tego gładkim ślizgiem. Irytujący kuzyn. Tomek, co słychać? Kiepsko wyglądasz. O rany. Zdrzemnąłbym się. Jestem wykończony. Co się stało? Późno poszedłeś spać? Tak. Oglądałem nagranie z ostatniego wyścigu. Świetnie sobie poradziłeś na zakrętach. Dzięki. Wiem, że chce ci się spać, ale mam prośbę. Mój kuzyn przyjeżdża zobaczyć, jak się żyje w wielkim mieście. Chciałbym po niego pojechać, ale kiepsko się czuję. Chyba się przeziębiłem. Może pojechałbyś ze mną? Byłbym wdzięczny. Jasne, bardzo chętnie. O której przyjeżdża? Jeśli się nie spóźni, będzie już za chwilę. To syn mojego wujka. Świetny koleś, ale nigdy nie był w mieście. Muszę się nim zaopiekować. Niewiele wie o miastowym życiu. No, nareszcie jestem. Cześć, Tomek. Pozdrowienia od rodziny. Ciocia Syrenka robi dla ciebie przepiękny pokrowiec na drutach. Wszyscy oglądają twoje wyścigi i są z ciebie bardzo dumni. Wiesz, że dziadek Volvo miał przeszczep silnika? Teraz ściga się po domu z wnukami, ledwo nadążają. Każdy udaje, że jest tobą, nawet dziadek. Cudownie. Dobrze, że przyjechałeś. Tyle czasu się nie widzieliśmy. To mój przyjaciel, Combo. Cześć, Felix. Jak podróż? Droga w porządku? Nawet nie pamiętam. Myślałem tylko o celu. Miło cię poznać, Combo. Tomek wiele mi o tobie mówił. Nie mogę się doczekać, gdy wreszcie zobaczę was w akcji. Właśnie. Musimy wracać na tor. Walczymy o miejsca startowe. Jedziesz z nami? Chyba jestem w niebie. Jasne, że chcę. Będę wam pomagał w wymianie opon i oleju. Możecie na mnie liczyć. Nie tak szybko. Przedstawię cię zespołowi i zobaczymy, co mógłbyś robić. Cześć, co słychać? Kogo przyprowadziłeś? To mój kuzyn Felix. Miło cię poznać. Tomek mówił, że przyjedziesz. Jak ci się podoba w wyścigowie? Nigdy nie widziałem czegoś równie pięknego. Tyle tu samochodów. Ale masz zabawny akcent. Słodki jest. To jest nasz garaż. Na zwycięstwo pracuje cały zespół. Bez nich wszyscy przegramy. Świetnie, więc i ja będę brał udział w wyścigu. Bardzo szybko się uczę, ale nie mógłbym się ścigać. Nie te kształty, jak widać. Nie ma sprawy. Zawsze dobrze ci szło składanie rzeczy w całość, prawda? Dokładnie. Od dawna lubię drobne naprawy. Możesz się tym zająć. Codziennie jest tu coś do naprawy. Jest jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia. Zaczynamy? Pewnie. Dla mnie to spełnienie marzeń. Chodźmy. Zostaw bagaż i jedziemy odebrać części. Przy okazji, rozejrzysz się po mieście. Naprawdę? Tomek, mogę jechać? Proszę. Jasne, ale uważaj, łatwo się tu zgubić. Nie mogę się doczekać. To coś poważnego, doktorze? Nie, mała infekcja z powodu uszkodzonego gaźnika. Dlatego tak kiepsko się czułeś, ale z łatwością to wyleczymy. Gdy wróci Combo, postawimy cię na nogi. Once Combo returns, we'll have you back in shape in no time.
Chyba mamy wszystkie potrzebne części. Bez Felixa na pewno nie poszłoby tak szybko. Dzięki. Świetnie się bawiłem. Oglądałem restauracje, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, myjnie, sklepy z częściami. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby lepiej się poczuć. Niesamowite. Tak, w mieście znajdziesz wszystko. Ale teraz potrzebuję nowych części dla Tomka. Z tym gaźnikiem nie może się ścigać. Chyba muszę. Eliminacje już za 2 godziny. Tomek dobrze zaczyna. Jednak zdaje się, że ostatnio poszło mu dużo lepiej. Jedzie gorzej niż zwykle. Nie takiej prędkości się spodziewaliśmy. To jego zły dzień. Źle się czuję. Chyba potrzebuję pomocy. Wkrótce na pewno wydobrzejesz. Mam nadzieję, że kupiliśmy wszystkie potrzebne części. Ale pech. Przez gaźnik popsuły się też inne części. Jeśli ich szybko nie dostarczymy Tomkowi, nie uda się jutro wygrać. Zrobię, co się da. Rozdzielmy się. Ty jedź do sklepu, w którym już byliśmy, a ja zajrzę do pozostałych. Spotkamy się w tym miejscu. Dobrze, ruszajmy. Widzieliście Felixa? Wrócił już? Przecież był z tobą. Tak, ale rozdzieliliśmy się, żeby poszukać części w kilku sklepach i kupić wszystko, czego ci trzeba. Proszę, doktorze, są tutaj. Gdzie się podział twój kuzyn? Nie wiemy. Kombo zgubił go na mieście. Nieprawda, sam się zgubił. Zgubił się? To straszne. Jak mogliście na to pozwolić? Musimy go znaleźć. Jedziemy? Tak, czuję się o wiele lepiej. Poszukajmy tego spryciarza. Dobrze, ale jak go znajdę, dostanie za swoje. Cześć, jak? Znaleźliście go? Nie, zapadł się pod ziemię. Widziałam tylko kogoś podobnego. Szukajmy dalej. Moja rodzina oszaleje. Musimy go znaleźć, zanim się o tym dowiedzą. Nie martw się, znajdziemy go. Przecież nie jest już dzieckiem. Na pewno trafi na tor. Spokojnie, na pewno się znajdzie. Lepiej myśl o wyścigu. Potrzebujesz sił. Zaczynasz jako ostatni. Obiecajcie, że go poszukacie. Wtedy się uspokoję. Oczywiście, że to zrobimy. Upewnimy się, że wróci cały zdrowy i nie przejmuj się. Powodzenia w wyścigu. Za moment rozpocznie się wyścig. Na trybunach zasiadła rekordowa liczba widzów. Uwaga, jeśli jest wśród nas pan Felix Wagen, proszę się zgłosić do boksu numer 15. Powtarzam, boks numer 15. Szukaliśmy wszędzie. Twój kuzyn chyba specjalnie się schował. Przecież ciocia Syrenka mnie zabije. Ojej, to chyba on. Felix? No nareszcie. Gdzieś ty był? Nie mogłem się powstrzymać. Patrzcie, jak się wystroiłem. Zwariowałeś? Szukaliśmy cię po całym wyścigowie. Gdzie byłeś? Też chciałbym wiedzieć, ale teraz czeka mnie wyścig. Lepiej przygotuj sobie dobrą odpowiedź. Tomek nie jedzie, on frunie. Zaczynał na ostatniej pozycji, a teraz objął prowadzenie. Przyspiesza, nic go już nie zatrzyma. Przekracza linię mety i wygrywa wyścig.
Chyba bardziej interesuje mnie twoje wyjaśnienie niż wygrana. Gdzie byłeś? Tak się martwiliśmy. Co robiłeś, Felix? Przepraszam. Chciałem kupić sobie nalepkę, ale nie mogłem się zdecydować. Mieli tam tyle fajnych zderzaków i opon. Byłem tak oszołomiony tymi bajerami, że postanowiłem się trochę upiększyć. Martwiłem się o ciebie. Mogło ci się coś stać. Ach, ci młodzi dbają tylko o wygląd. Nie bądź niesprawiedliwy. Też byłeś kiedyś młody. Tak, ale nie traciłem pieniędzy na głupoty. Patrz na niego. Wygląda zupełnie inaczej. Kombo gniewa się, bo też bardzo się o ciebie martwił. Przepraszam, Kombo. Nie chciałem. Rozumiem. Nic się nie stało. Następnym razem przyczepię cię do dźwigni. Lepiej, żeby nie było to konieczne. Ale musisz jakoś się wytłumaczyć w domu. Pewnie. Na pewno spytają, gdzie się tak odstawiłem. Wyślę ich do Wyścigowa, miasta piękniejszego niż cokolwiek na świecie, gdzie można kupić wszystko. Przy tych wspaniałościach zapomina się o problemach. Ty zapomniałeś też o wyścigu i znajomych. To prawda, ale więcej tak nie zrobię. Przysięgam. W świetle reflektorów. Tutaj jesteś. Tomkowi dobrze poszło, co? Mógłby wygrać. Spokojnie, eliminacje dopiero się zaczęły. A wkrótce pojawi się mistrz. Wiem. Ale i tak wygra. Jest świetny. To prawda, Tomek zostawi lidera w tyle. Mój chłopak jest najlepszy. Krysiu. Zachowujesz się gorzej niż jego fani. O. Mówiłeś coś, Kombo? Popatrz lepiej na siebie. Nie widziałaś tu tłumu dziewcząt? Widziałam. Pobiegły tamtędy. Muszę mieć z nimi wywiad. O nie, na pewno się znajdą. Chcesz pisać o fankach Tomka? Też mi nowość. Daj spokój. Zapomnieliście, kto do nas przyjechał? Kto? Gorące bryki. Są po prostu świetni. Zagrają wielki koncert. Wow. Coś takiego. Byłem nowiutkim wozem, gdy ich usłyszałem po raz pierwszy. Muszę być na koncercie. Gorące bryki. Są boscy. Ale powinnam zaczekać tu na Tomka, prawda? Prawda? Oj, nie pogniewa się. Zaczekajcie na mnie! Ani śladu kłopotów. Mam genialne przebranie. Pełna swoboda. Mogę oszukiwać, kraść, robić wszystko, żeby wygrać wyścig. Nie będę przecież trzymał się tych głupich zasad. A ten cały Tomek, też mi z niego mistrz. Udowodnię mu, że podium należy do mnie. A to co? No, jednak o mnie nie zapomniały. Jak słodko. Co się stało? Wracajcie! No proszę, Wiktor, największy oszust wśród zawodników. Gotowy na kolejną przegraną? Chyba najszybszy wśród zawodników. Nie wtrącaj się, kupo złomu. Jesteś oszustem i masz wyjątkowo głupie przebranie. Wąsy masz mało opływowe. O, jesteście.
Na co czekacie? Victor, chyba nie zauważyłeś, że masz na masce fatalne wąsy. Chodźmy. Zupełnie się zmieniłem, nie rozumiecie tego? Ej, co robisz? Porysujesz mi lakier. Lepiej to napraw. Przepraszam, nie zauważyłem. To dlatego, że jestem taki duży. Sam rozumiesz, wożę długie rzeczy. Nie widzę nawet, gdzie się kończę. Co to za żelastwo? Sprzęt na koncert gorących bryczek. Mam na imię Samson. Zajmuję się to wszystkim. Sceną, oświetleniem, ochroną. Świetna praca. A więc stąd te dziewczęta. Powiedz mi jedno. Skoro masz tyle zadań na scenie, pewnie przyjaźnisz się z zespołem. Nie, nie znam ich. Ale to nic wielkiego. Zajmuję się wszystkim. Przed i w trakcie koncertu. A po występie składam sprzęt. Bez sensu. Nie chciałbyś dołączyć do gwiazd? Na tej scenie? O nie, nigdy. Nie chcesz być sławny? Może i tak. Fajnie by było. Chodź ze mną, coś ci pokażę. Dziwne. Gdzie się podzieli Krysia i Combro? Może nie czekali na mnie, bo lider zajął pierwszą pozycję. Nie dotarłam na eliminację. Jak ci poszło? Sylwia, startuję z drugiego miejsca. Na pewno? I tak wygrasz. Coś takiego. Naprawdę ich widziałem. To żywe legendy. O, gorące bryki. Lubią być w centrum uwagi. Wyścigowie i tak, najważniejszy jest wyścig. Chyba pościg za gorącymi brykami. Jestem wykończona. Combro, może się gdzieś wybierzemy? Chcesz wspólnie zaparkować? Jasne. Dzień robi się coraz lepszy. Masz chwilę? Tak, o co chodzi? Widzieliśmy Wiktora. Uważaj na niego. Nie lubi cię, na pewno coś kombinuje. Spokojnie. Co może mi zrobić? Nie wiem, ale chowa się za idiotycznymi wąsami. Zawsze chciałem przejechać się po torze. Często się pan ściga? Już nie. To niełatwy zawód. Zaufałem kiedyś zbyt wielu osobom i przez nie musiałem odejść. Kto to był? Co zrobili? Starałem się tylko zabawiać tłumy. Wszystko dla wyścigu. Wygrana nie była ważna. Chodziło o dobrą zabawę. Chciałem uszczęśliwiać ludzi. Ale kilka osób było zazdrosnych. Dlatego się ciebie pozbyli? Opowiadali straszne kłamstwa, że rozcieńczałem czyjeś paliwo. Przez nich nie mogłem odebrać medalu. To nie w porządku. Należało ci się. Dzięki, Samson. Ale wiesz co? Mógłbyś pomóc mi się na nich odegrać. Chyba nie chcesz ich pobić. Nie, ale moglibyśmy poluzować podium, żeby z niego spadli. Czemu nie? Nie ma sprawy. Jesteś najlepszym przyjacielem na świecie. Dzięki. Jestem naprawdę duży, co? To prawda. Ty idioto. Nie to chciałem powiedzieć. Faktycznie jestem duży, ale nie głupi. Myślałeś, że mnie nabierzesz? I kto tu jest naiwny? I tak, nie jesteś mi potrzebny, sam to zrobię. Idź i pomagaj tym wszystkim sławom. To ja jestem prawdziwą gwiazdą. Sam sobie poradzę. Zemszczę się. Gotowe? Skoro robię coś naprawdę pożytecznego, dlaczego w środku czuję taką pustkę? Nie rozumiem. Samson,
Jak ktoś o tak wielkim sercu może czuć pustkę? Nie wiedziałem, że pan tu jest. Wiesz, dlaczego od lat wciąż koncertuję? Bo bez pana gorące bryki nie byłyby takie same. Tak, ale nie o to chodzi. Pracuję z najlepszymi ludźmi, jakich znam. Ty też jesteś częścią gorących bryk. Nie jestem nikim? Nie, jesteś częścią rodziny. Zawsze będziesz wyjątkowy, więc po co się smucić? Może mały wyścig? Czemu nie? Ale potrzebuję pomocy. Damy komuś nauczkę? Co tylko zechcesz. Zdradzę ci plan jutro po wyścigu. Wyścigowo jest dziś wyjątkowo podekscytowany. Wyścig dostarcza wielu emocji, a zespół Gorące Bryki razem z resztą widzów na trybunach zastanawia się, kto wygra tym razem. Młody Tomek czy dotychczasowy mistrz? Na pewno jest jakiś święty od samochodów wyścigowych. Nie wiem, ale może spróbujemy się pomodlić. Spokojnie, bo się przegrzejecie. Siedźcie spokojnie. Patrzcie na tor i módlcie się. Tomku, błagam, uważaj na siebie. Boję się patrzeć. Wygrał? Wygrał! Wygrał! Mój kumpel zwycięzcą! Świetnie, co? Tomek jest najlepszy. Jak można być tak zakochanym? Uwaga, zmiana planów. Na prośbę zespołu nagrody zostaną wręczone na scenie. To nie koniec niespodzianek. Podobno jest na sali zawodnik, który chce powrócić do wyścigu. Powitajmy go. Wiktorze, zapraszamy na podium. Pokaż się widzom. Cieszymy się z powrotu zawodnika na tor. Śmiało, kolego, podium jest twoje. Nie chcę na podium. Byłeś świetny. Samson zapobiega tragedii w wyścigowie. Tonik ponaddźwiękowy. Uwaga, mieszkańcy Wyścigowa. Przedstawiam nowy tonik ponaddźwiękowy. To coś zupełnie nowego. Potrafi wyleczyć każdą dolegliwość. Głodnica pobolewa? Wystarczy łyk toniku. Z silnikiem coś nie w porządku? Wkrótce zaryczy jak niedźwiedź. Zacznijcie od nowa z tym niezwykłym napojem. Zastanawiam się, czy ten pana tonik leczy też reflektory. Tak, tylko pytam. Zaledwie łyk? Wyleczy wszystko. Coś jeszcze panu dolega? Częste zmiany oleju? Prędkość się pogorszyła? To prawda. O rany. W sumie odczuwam też ból w prawym kole. Boli nawet, gdy przenoszę ciężar na lewe. To już koniec cierpień. Nigdy więcej się pan nie poskarży. Tonik wyleczy wszystko i doda panu energii. Zapewniam pana. Świetnie. Poproszę dwie butelki. Jak się to zażywa? Rozpuszczając w benzynie?
Zażywa pan 3 łyki przy każdym tankowaniu i czeka na efekty. Łatwiej już się nie da. I to wszystko? Musi być naprawdę silny. Nie jestem już dzieckiem, muszę uważać. Bak w pewnym wieku robi się naprawdę wrażliwy. Boli, gdy strzelam z gaźnika. Wszystko będzie dobrze, jeszcze wróci pan po więcej. Znów poczuje się pan młody, a wystarczy tak niewiele. Zapraszam do zakupów. Kombo, przecież wiesz, jak ważna jest właściwa benzyna. Jeśli to brzmi jak bajka, to pewnie nią jest. Pamiętasz historię mistrza? I moją. Nie warto ryzykować z zanieczyszczoną benzyną. Pamiętam jak dziś. Byłem w trasie, chciało mi się pić, a w okolicy tylko jedna stacja. Zatankowałem do pełna. Co za błąd. Następnego dnia pękała mi głowa i trząsłem się jako sika. Paliło mnie w środku. Myślałem, że nigdy mi nie przejdzie. Fatalnie, ale znam jeszcze gorszą historię. Pewien samochód nie mógł nawet wrócić do domu. Straszne. Masz rację, to niebezpieczne. Trzeba uważać na to, co się pije. Cześć, dzieciaki. Co za piękny dzień. Wujku, świetnie wyglądasz. Dopiero co narzekałeś na swoje dolegliwości, a jesteś nie do poznania. To prawda, jestem w doskonałym nastroju i czuję się fantastycznie. Zażyłem wczoraj cudowny lek i czuję się jak nowonarodzony. To tonik ponaddźwiękowy, działa bez zarzutu. Super, ale cuda się nie zdarzają. Chyba nie uwierzysz tym naciągaczom. Ale to działa. Czuję się świetnie. Odżyłem. Kombo, wypróbuj go. Zobaczysz, poczujesz się jak dziecko. To dobra oferta. Dziękuję, ale nie mogę narzekać na swój silnik. A przyspieszenie mam nadal doskonałe. Wystarczy o siebie dbać i nic nie boli. Jak wolisz. Właściwie chciałem spytać, co robicie wieczorem? W mieście jest wielka impreza. Od lat nie wychodziłem. Będzie fajnie. Ale jutro mam trening. Muszę się wcześniej położyć i wstać o świcie. Wobec tego ja też. Chcę być na treningu i muszę się porządnie wyspać, żeby nabrać sił. Przepraszam, wujku, ja też nie mogę. Umówimy się na jakiś inny dzień, obiecuję. Wynagrodzę ci to. Nie ma sprawy. Muszę jeszcze dostarczyć kilka rzeczy, więc na mnie już czas. Randy, Kombo, ale jestem zmęczony. Ledwo udało mi się skończyć trening. Czuję się jak złom. Nie mów tak. Odpocznij i wstaniesz wypoczęty. Ale jeśli nie, możemy zapytać pana V8 o ten supertonik. Może rzeczywiście działa. W każdym razie musimy odpocząć. Chciałbym już zaparkować. Co słychać, chłopaki? Jak wieczór? Udany. A u pana? Niesamowity. Impreza była świetna. Przyszło mnóstwo modeli. Miałem mnóstwo energii i pojechałem na przejażdżkę dookoła miasta. Ale widok. Wyścigowo nocą jest piękne. Skąd się wzięło tyle świateł? Są tu już od dawna, ale to prawda, nocą jest pięknie. Panie V8, czy to ten tonik dodaje panu energii? Tak, spróbuj. Też poczujesz się lepiej. Brzmi nieźle. Natychmiast pojadę go kupić. Znamy się skądś? Wygląda pan znajomo, ale chyba nigdy wcześniej nie widziałem tej karoserii.
W czym mogę pomóc? Poproszę butelkę tego cudownego leku. Oczywiście. Proszę brać dowolnie. Kupiłem ten tonik, wypiłem parę łyków, ale nie czuję się szybszy ani silniejszy. Może panu V8 tylko się wydaje, że jest w lepszej kondycji. Nie sądzę. Rzeczywiście jeździ szybciej, a ten płomień w róży wydechowej wygląda mi na nitro. Nitro. Podtlenek azotu. To wiele wyjaśnia. Jest tak szkodliwy, że zabronili jego używania. To straszne. Więcej nie będę ryzykował z tonikiem. Musimy się dowiedzieć, czy ten tonik faktycznie działa cuda. Zabierzmy go do analizy. Powiedzą nam, z czego jest zrobiony i czy jest niebezpieczny. Świetny pomysł. Może przekonamy pana V8, żeby przestał ryzykować zdrowie. Ruszać się, ślamazary. Z drogi, muszę dostarczyć przesyłki. Zwariował pan? Przekracza pan prędkość, to niebezpieczne. Jasne. Nie mój problem, że masz zepsuty prędkościomierz. Ruszaj się. Miałeś rację, Tomku. Powiedzieli, że tonik zawiera mnóstwo nitro i jest bardzo szkodliwy. Wiedziałem. Musimy ostrzec pana V8. Trzeba też zdemaskować oszusta, który sprzedaje to świństwo. Pomyśleć, że sam to kupiłem. Nawet jeśli sprzedawca jest sprytny, nie powinieneś był dać się nabrać. Krysiu, szukamy twojego wujka. Mamy mu coś ważnego do powiedzenia. Przed chwilą tu był, ale miał jechać do sprzedawcy toniku. Zaczął odczuwać dziwne skutki uboczne. A co się działo? Z rury wydechowej leciały płomienie i to nie tylko, gdy przyspieszał. Oj, niedobrze. Biedny pan V8. Wszystko przez nitro. Nitro? Dostaliście wyniki analizy? Tak. Musimy go znaleźć. Może dorwiemy też tego oszusta i powstrzymamy go, zanim sprzeda więcej toniku. Kupujcie tonik ponaddźwiękowy. Poczujecie się lepiej niż kiedykolwiek już po kilku łykach. Kolego, piję już drugą butelkę, ale gdy przyspieszam, emituję ten dziwny płomień. To przez twoją truciznę. Nie moja wina. To na pewno przez coś innego. Nikt się nigdy nie skarży. Proszę lepiej sprawdzić tłoki. Znamy się skądś? Niemożliwe. To absurd. Wiem jedno. Sprzedaje pan niebezpieczny i nielegalny produkt. Zawiera szkodliwe nitro. Oszukuje pan tych ludzi. Wszystkich pan okłamuje, żeby trochę zarobić. Najgorsze, że niszczy pan ich zdrowie. Nie macie dowodów. To stek kłamstw. Spytajcie moich klientów, jaki to dobry produkt. Ja jestem pana klientem. Cały czas wylatuje ze mnie dziwny płomień. I jak pan to wyjaśni? O rany. Ogień się rozprzestrzenia. Coś ty narobił, oszuście. Pan V8 się pali. Dzwońcie po straż pożarną. Potrzebujemy pomocy. Proszę zachować spokój. Wszystko jest pod kontrolą. Ugasimy pożar. Już wiem, skąd cię znam. Victor Wrangler. Zgadza się. Wszystkich was nabrałem. Oszust. Obyś skończył w więzieniu. Dobrze, że wypiłem tylko łyk. Nie zapalę się. To znaczy, chyba. Więc dlatego tak szybko jeździłeś. Piłeś nitro, żeby zwiększyć prędkość. Nieprawda. Nie piłem tego, przysięgam. Wygrałem, bo jestem najlepszy.
Nigdzie pan już nie pojedzie. Dzięki za informację. To groźny zbieg. Udało mu się uciec z więzienia, ale wiedzieliśmy, że wkrótce znów coś wymyśli. Wiedziałem, że będą kłopoty. Teraz na pewno szybko dojedziesz. Prosto do więzienia. Nie wierzę. To niesprawiedliwe. Sam się przegrzał.